Krajowa dziesiątka to jedna z najniebezpieczniejszych tras w Polsce. Każdego roku w wypadkach ginie na niej kilkadziesiąt osób. Teraz ma być bezpieczniej, przynajmniej tu, na pilskim odcinku DK10. Budowlańcy oddali do użytku dwa przebudowane skrzyżowania w Śmiłowie. Ja mogę uznać za fachowe wykonanie. Znak przejścia dla pieszych na środku chodnika. To jest niefachowo zrobione. Przede wszystkim nie będzie tych dużych korków, co były kiedyś. I przede wszystkim tutaj będziemy mieli większy spokój. O przebudowę starej drogi mieszkańcy apelowali już od wielu lat. Mam nadzieję, że od dzisiaj, jeżeli liczba kolizji czy innych zdarzeń drogowych nie spadnie do zera, to ona będzie bardzo, ale to bardzo ograniczona w liczbie i my wszyscy będziemy bezpieczniejsi. Na tym odcinku powstały nowe chodniki, kanalizacja i oświetlone przejścia dla pieszych. Teraz ruch samochodów w tym miejscu będzie bardziej płynny. Nowe podłączenie drogi powiatowej nie mogłoby się odbyć bez ukształtowania nowego wlotu na drodze krajowej. Dzięki temu mogliśmy przebudować układ dwóch skrzyżowań, uzupełnić go o lewoskręty. Starostwo na zrealizowanie inwestycji otrzymało 1,5 miliona złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całość inwestycji to koszt prawie 2 milionów złotych.